Od kilku lat rynek gier o tematyce piłki nożnej dominuje FIFA. EA pokonało ostatecznie konkurencję dzięki jednemu trybowi, który sprawił, że gracze spędzali tysiące godzin rocznie wklejeni w wirtualne boisko z kolorowymi kartami zawodników. Mowa tu o Ultimate Team, który po raz pierwszy pojawił się w FIFA 09 i był płatnym dodatkiem do tej gry. Gracze pokochali to rozszerzenie i pobrali je ponad milion razy. Jednak warto postawić sobie pytanie, dlaczego ten tryb od lat jest fenomenem i co sprzedaje co roku kolejną część serii FIFA. Hazard. Zawsze potrafi pokonać i przekonać człowieka, a FIFA zrobiła to doskonale. Paczek jest wiele, od tych z samymi zawodnikami, po różnorodne z kartami jednorazowymi. A bez paczek bardzo ciężko jest początkującym graczom wystartować, bo jak tu grać, mając tak słabych piłkarzy na start? Często się również zdarza, że z paczek za bardzo nic cennego nie chce wypaść, a waluta, FIFA Points, nie jest za tania. I tu wchodzi do gry paradoks hazardzisty, który tylko zmusza nas do zakupu kolejnych FP za całą naszą wypłatę, by w końcu się przełamać, a dalej nic nie trafiasz. I dochodzą do tego alimenty, niezapłacone podatki, czynsz i lądujesz na bruku z Mertesakerem w składzie. Ważnym czynnikiem jest również promocja gry. Masa piłkarzy zaangażowanych w trailery, tworzenie atmosfery, stopniowe ujawnianie nowości, zapraszanie youtuberów na eventy do Londynu, gdzie nagrywane jest mnóstwo gameplayów, rozwój sceny e-sportowej, organizowanie wielkich turniejów, gdzie podobnie jak w grach Valve, za oglądanie transmisji na żywo dostajemy nagrody. Ważne również jest wierne grono fanów, które nawet po gorszej odsłonie kupuje kolejną odsłonę FIFA. Jednak dzięki czemu jest ono takie wierne? Największa w tym zasługa całej idei trybu. Dostajemy pieniądze za mecz, dzięki przewidywaniu rynku możemy je rozmnożyć, a później złożyć swój wymarzony skład. Właśnie dzięki temu FIFA stała się taka wyjątkowa. Możemy niczym w karierze złożyć skład z ulubionych graczy, bawić się w budowanie kreatywnych składów lub wybierać poszczególnych graczy z jednej mocnej ligi i ruszać na podbój wirtualnych boisk. Właśnie to było w tym trybie. Pomimo sporej prostoty dawał on graczowi sporą satysfakcję. To połączone z wpływem rzeczywistych boisk na stan fut, drużyny tygodnia, drużyna roku, drużyna sezonu i tym podobne, dzięki czemu powstał niemal perfekcyjny tryb do gry sportowej, który EA ciągle rozwija, dodając wiele różnych trybów, które starają się coraz bardziej urozmaicać jeden z najważniejszych dodatków sieciowych w przemyśle gier komputerowych. Jednak jak w każdym idealnym planie, wykonanie nie jest takie dobre. Bardzo masywnie EA krytykuje się za szwankujące od lat serwery, które potrafią cię wyrzucić z meczu i sporadycznie nawet obwinić za to, że zostałeś rozłączony, wręczając porażkę. Gracze również narzekają na bardzo dużą ilość błędów, dzięki czemu nie trudno jest przegrać z winy błędu komputera, który postanowi, że w tym momencie zawodnik powinien zderzyć się z zawodnikiem z tej samej drużyny, co spowoduje, że piłkarz wpakuje bramkę samobójczą z piętki. Prawdziwa historia. Do tego dochodzi również bardzo kontrowersyjna teoria, która głosi, że gra pomaga bardzo często słabszym graczom, co totalnie wyklucza FIFA na arenie e-sportowej. Jednym z nowych trybów, który zwiększył zainteresowanie futem, było Foot Champions, czyli liga weekendowa. Jej głównym zamierzeniem było wprowadzenie do futa większej rywalizacji, wielkiego turnieju, gdzie gracze mogą rozgrywać 40 spotkań w 3 dni, piątek, sobota i niedziela, gdzie każde zwycięstwo przyczynia się do zwiększenia rangi, czyli coraz lepszych nagród. Liga weekendowa na pewno spowodowała spory wzrost w jakości spotykanych składów, dzięki temu trybowi wreszcie pojawiła się dodatkowa forma zarobku, poza zwykłą ligą, paczkami oraz handlowaniem. Pozwoliła ona dobrym graczom, ale z mniejszą ilością czasu na zdecydowane poprawienie drużyn, którymi grają. Oczywiście tryb ten przyniósł sporo kontrowersji, bo poza uczynieniem FIFA bardziej sportową, niektórzy zarzucali, że meczów do rozegrania jest po prostu za dużo i nie każdy może rozegrać pełną pulę w zaledwie 3 dni, przez co, żeby rozgrywać wszystkie 40 meczów, trzeba było poświęcić wiele czasu. Wielu domagało się zredukowania ich do 25, jednak EA wolało zmniejszyć próg, który potrzebny do automatycznej kwalifikacji do kolejnego Foot Champions.
Trybem, który umocnił FIFA, jest Food Draft. Kojarzycie arenę w Hearthstone? Draft to coś podobnego. Za 15 tysięcy coinsów każdy może spróbować szczęścia i złożyć skład z losowych kart. Tryb ten poprawił oglądalność FIFA. Wielu ludzi pokochało go za możliwość zagrania kartami, którymi nigdy nie mogli wcześniej zagrać. Przetestować najmocniejsze karty, które wcześniej widzieli tylko na YouTubie lub grali w karierze przeciwko botowi. Ogólnie, mimo chwilowego zastoju ze strony EA, niemal przesytu spowodowanego coraz większą ilością trybów, takich jak SBC, Squad Battles, to nas, graczy, takie coś powinno cieszyć. Wreszcie można zarabiać wirtualną walutę, po prostu się bawiąc. To właśnie dzięki takim działaniom Ultimate to absolutny fenomen na rynku gier sportowych, gdzie inne firmy tylko nieudolnie próbują kopiować pomysł elektroników, zapominając, co w tym trybie jest najważniejsze. Wiele form rozgrywki, turnieje, liga, scena e-sportowa. Idealnym przykładem będzie MyClub z PES-a, który starał się zrobić coś w stylu Futa i po jednej zapomniał o budowaniu wymarzonego składu. Nie ma rynku, przez co nie będziemy mieć pewności, czy kiedykolwiek nasz ulubiony gracz znajdzie się w naszym teamie, a spiłek leci po jednym graczu, przez co prawdopodobieństwo trafienia go jest jeszcze mniejsze. Z tego powodu Fut jest fenomenem. Elektronicy stworzyli niemal idealny tryb, który mimo coraz większej krytyki ze strony graczy, ma się coraz lepiej.